naprawdę, aby przybliżyć Państwu problematykę nowego tworu, jakim jest mapa zagrożeń, która faktycznie zostaje wprowadzona na terenie całego kraju. Na terenie Wydziału Kryminalnego nie ma zespół dochodzonego śledczych. Jeżeli chodzi o miasto i gminę, najwięcej tych zagrożeń wynika, i to o różnych porach roku, wynika przede wszystkim ze zdarzeń komunikacyjnych, z pożarów obiektów prywatnych, mieszkań, domów. No i przede wszystkim, bo to też w kategorii, tak jak funkcjonuje miasto, bezpieczeństwo na przykład zdrowotne. Zespoły do spraw wykroczeń, zespół dzielnicowych. Mamy następny problem w powiecie drawskim, to brak obwodnic. Mamy 4 miasta w powiecie drawskim i żadne z miast nie ma obwodnicy. Następna sprawa, która jest w powiecie drawskim, to wody. Mamy bardzo dużo wód, a na tych wodach nie do końca są patrole, które mogą pomagać ludziom. No, głównym zagrożeniem dla ludności jest przebywanie na terenie poligonu w celach różnych w czasie trwania takowych przedsięwzięć. Mówię tu o różnego rodzaju zagrożeniach, od zwykłego bandytyzmu poczynając, którego przypadki miały miejsce w przeszłości, a kończąc na tych już legendarnych, można powiedzieć, narkotykach i dopalaczach. Na tym polu na pewno w naszej gminie jest wiele jeszcze do zrobienia. Świadomość tego, że nie mamy komisariatu, który w pełni nie pełni dyżury 24-godzinne, nie mamy pełnej obsady policji, która dba o nasze bezpieczeństwo. Świadomość tego, że w chwili obecnej mamy 4 etaty w Straży Miejskiej mniej, to pokazuje, że na pewno w jakiś sposób odbija się to na jakości też bezpieczeństwa w mieście. Do tego trzeba przyznać, że mamy sprzęt monitoring miejski, który ma też co najmniej 12 lat, więc niewiele z niego widać i wymaga to ogromnych inwestycji, żeby to spełniało swoją funkcję. To jednak to są wykroczenia w ruchu drogowym, jak również spożywanie tego alkoholu w miejscu publicznym. To są takie dwie grupy najpoważniejszych wykroczeń. Natomiast jeżeli chodzi o przestępczość, no to kradzieże, tak? To jest ta grupa, w której mieszkańcy są najbardziej narażeni.